Michał Wałach, Tomasz Kolanek. Szczęść Boże. Daj Boże. Między newsami porozmawiamy sobie o takiej tematyce troszkę z pogranicza rolnictwa, a może nawet w zasadzie wypadałoby powiedzieć hodowli zwierząt. Ostatnio opinię publiczną elektryzuje, rozgrzewa do czerwoności temat odstrzału dzików. Wedle informacji, jakie są dostępne, ma zostać w Polsce w ciągu najbliższych dni odstrzelone około 200 000 tych zwierząt, co wprowadziło opinię publiczną w stan takiego osłupienia, może porażenia. Wzbudziło to potężne, negatywne emocje znów wobec myśliwych. No właśnie, ale Michale, czy mógłbyś przytoczyć tutaj dane, ile dzików jest odstrzeliwanych w Niemczech? O, nie wiem, czy to jest poprawne politycznie, żeby tak mówić, bo przecież Niemcy to jest ten zawsze mądrzejszy, lepszy kraj, który jest, wiadomo, zawsze bardziej do przodu niż my, niż ten polski ciemnogród. Oni są bardziej eko, więc może nie mówmy o tym, że w ostatnim sezonie ponad 800 000 dzików zostało odstrzelonych wedle informacji, jakie możemy poznać w internecie chociażby. Nie mówmy o tym, że rocznie tam około 400 do 600 000 dzików jest odstrzeliwanych. No i teraz również prowadzone są działania z tego samego powodu, co w Polsce, czyli w związku z tą chorobą, afrykańskim pomorem świń. Nie mówmy o tym, bo co my będziemy, my Polacy, coś Niemcom wypominać, bez przesady. Żarty żartami, ale szanowni państwo, trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty. Kilka lat temu Ukraina nałożyła na Polskę embargo na dostawy mięsa. To samo zrobiła Rosja, to samo zrobiła Litwa, to samo zrobiło kilka krajów bałkańskich, to samo zrobiło kilka krajów Europy Zachodniej. Embargo zostało nałożone właśnie ze względu na podejrzenie występowania w Polsce ognisk afrykańskiego pomoru świń. Ta choroba jest groźna. Polscy rolnicy, ze względu na to, że nikt wcześniej nie przeprowadził odpowiedniej interwencji i nie zlikwidował ognisk tej choroby, stracili, nie wiem, dziesiątki, setki milionów złotych? Ja znalazłem informację bodaj z końca roku 2017, gdzie jeden z takich portali, no zdaje się branżowy, jeśli dobrze podaję nazwę, jest to Tygodnik Rolniczy czy Tygodnik Rolnika, podawał informację, że nawet unijni eksperci wtedy alarmowali, że bierność wobec afrykańskiego pomoru świń może być niebezpieczna. Tymczasem teraz Polska podejmuje działania i okazuje się, że społeczeństwu się to nie podoba. Tak jakbyśmy sami godzili się na to, że afrykański pomór świń poważnie uderzy w polski przemysł, w polskie rolnictwo, czy hodowlę, mówiąc ściśle. I w takim razie widzimy, że kolejny raz sprawy ideologiczne mają załatwić kwestie ekonomiczne, ale w tym wszystkim chyba ideologia jest jednak ciągle bardzo ważna. No Michale, przypomnijmy sobie sytuację z Puszczą Białowieską. Również zostały podjęte działania, żeby przeprowadzić wycinkę, żeby jak najszybciej zatrzymać rozprzestrzenianie się kornika po tejże puszczy. No i co? Ja powiem państwu i tobie, Tomaszu, tak się złożyło, że byłem w Puszczy Białowieskiej nie tak dawno, zupełnie prywatnie na wakacjach. No i widać to spustoszenie. I to nie jest tak, że ja tutaj się przychylam do narracji jednej strony czy drugiej strony. Trzeba to po prostu stwierdzić. Ja osobiście nie wiem, ja nie jestem leśnikiem, ale nie jestem przekonany, czy da się ten problem jeszcze rozwiązać, bo w którymś momencie nie powstrzymano ognisk kornika. I dzisiaj prawdopodobnie, nie wiem, może obym się mylił, ale puszcza jest nie do uratowania. No właśnie, a było powtarzane przez cały czas, że problem sam się załatwi. Puszcza istnieje od tysięcy lat i natura sama wszystko wyreguluje. Z tego co wiem, są powtarzane również tego typu argumenty w przypadku dzików i ich odstrzału, że przecież dziki same umrą, nikogo nie zarażą. No przepraszam państwa, jeżeli w ubiegłym tygodniu mieliśmy przypadek bodajże w Szwecji, pojawił się tam człowiek, u którego podejrzewano chorobę Ebolę. Co z nim zrobiono? Zamknięto go w izolatce. Zamknięto go w izolatce, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Widać, człowiek jest dużo groźniejszym gatunkiem niż dziki, które mogą swobodnie sobie dalej się przemieszczać. To jest jedna sprawa, o której chcieliśmy państwu powiedzieć. Druga... Przepraszam Michale, ja pozwolę sobie zwrócić tutaj jeszcze uwagę na drugi aspekt. Szanowni państwo, ja nie ukrywam, że urodziłem się, wychowałem się na wsi. Moi rodzice do dzisiaj trudnią się rolnictwem. Zapraszam państwa na wieś w okolicach Maja, żebyście zobaczyli, jaką ruinę na polach, na łąkach robią dziki, które szukają pożywienia albo po prostu młode dziki, za przeproszeniem, muszą się wyżyć i ryją kłami po całych łąkach, po całych polach. Ale już nawet wyobrażam sobie, co ekolodzy mogliby odpowiedzieć na te twoje właśnie przytoczone historie o tym, że dziki rujnują tereny gospodarstw, rujnują rolnictwo w Polsce. No przecież ludzie są okupantami tych terenów, gdzie naturalnie żyły dziki czy wszystkie w ogóle zwierzęta, tylko tak się zastanawiam, jeśli by chcieć tą doktrynę okupacji terenów przez ludzi rozszerzyć, to przecież mieszkając w miastach okupujemy tereny, gdzie żyją gołębie. Jeśli by to tak rozwijać, że człowiek jest okupantem, no ja nie wiem, jaka jest odpowiedź ekologów. No chyba powinniśmy wszyscy zniknąć, wszyscy wyparować, żeby ludzi nie było. Chyba dopiero wtedy byliby zadowoleni, że nie jesteśmy tym okupantem, ale można mieć obawy, czy w jakichś szalonych głowach taki pomysł jest traktowany być może poważnie. No właśnie, swego czasu niejaki Al Gore, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, popełnił książkę, która dotyczyła zmian klimatycznych na świecie, ale Michale, właśnie być może tam była zapowiedź tej wizji, którą właśnie przedstawiłeś. Al Gore opisał tam, że w dalekim kraju, bodajże gdzieś w głębokiej Afryce, istnieje sobie taki kraj jak Polska. A w tym kraju jest takie miejsce jak Śląsk, gdzie dzieci i wszyscy mieszkańcy są zsyłani kilka razy w tygodniu głęboko do podziemia, kilkaset metrów pod ziemię, ponieważ tak ogromne są zanieczyszczenia powietrza. I od czasu do czasu są wypuszczane kanarki, które mają zbadać sytuację. Jeżeli kanarek przeżyje, można wyjść z powrotem na powierzchnię. Może więc, Michale, to nas czeka zejście do podziemia. Będziemy żyć w podziemiu, ale przecież tam też są jakieś zwierzęta. Może nie tak głęboko, ale na powierzchni też znajdziemy jakieś żyjątka. Ale przechodząc już do innej kwestii, tak, która jest z jednej strony właśnie śmieszna, ale z drugiej strony pokazuje tą ideologię. W internecie natrafiłem na taką informację jakiejś fundacji, że można, proszę Państwa, używam tu słowa, którego normalnie bym w tej sytuacji nie użył, ale ono tam pada, można adoptować świnie. Bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego mi się to słowo nie podoba? Temat adopcji jest zresztą znany od starożytności. Jest jego inna nazwa, taka bardziej w języku polskim zakorzeniona, taka właśnie, można powiedzieć, nasza rodzima, to jest usynowienie. Ja osobiście jestem człowiekiem i nie wyobrażam sobie, żebym mógł usynowić świnię. Nie wiem, ktoś może ma takie życzenie, ja tego zupełnie nie rozumiem. Może to świnia by mogła usynowić świnię, ale tam się pojawia, że można sobie właśnie adoptować, no, czyli usynowić świnię, bo ona jest mądra, inteligentna, nie wiem, tam towarzyska i czuła. Także, proszę Państwa, aha, jeszcze jedna ważna sprawa, tam też rolnicy są na cenzurowanym, no bo przecież ta świnka nie może, świnka 200 kilo, nie może wpaść w ręce rolnika, który będzie ją traktował jako mięso. Właśnie, ale Michale, ja nie rozumiem, o co masz tutaj pretensje. Przecież od kilku lat polscy celebryci adoptują pszczoły. Dlaczego nie mogą zaadoptować w związku z tym świni? A może jeśli ta świnia jest inteligentna, to może by jej nadać prawo, żeby ona adoptowała pszczołę. Bo jak jest inteligentna, ja nie wiem, tam czuła, towarzyska, może by karpia by zaadoptowała ta świnka. Może to jest jakieś rozwiązanie? Oby nie. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Michał Wałach. Tomasz Kolanek. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.